Cześć kochani, dzisiaj będzie jesienno-zimowy humor. Zacznę od butów, które są totalną abstrakcją. Już zresztą je widzieliście w filmiku Openboxie. Jeszcze raz gwoli ścisłości. To są moje buciki z Irregular Choice. Nazywają się Candy Damsels. Takie proszę o to z jednorożcem buty tej marki, którą bardzo lubię. I teraz dla tych, co nie widzieli Openboxa, pokażę jeszcze jedno. To są buty świecące. Czym by był haul zakupowy Szulo bez butów Melisa? Ach. I to są moje jedyne Melisy, które kupiłam od ostatniego haulu zakupowego, ale za to jakie? Teraz uwaga, historia szulów. Zamówiłam te buty w trakcie jakichś zniżek minus 20, bodajże noce zakupów, weekendy zakupów, super zniżki i tym podobne rzeczy. I jak do mnie przyszły, to stwierdziłam, że no na zdjęciu były fajne, ale tak teraz to założyłam i czułam się tak co najmniej dziwnie. Wiecie, że ja nie lubię butów szpiczastych. Ale tak założyłam, czułam się dziwnie i stwierdziłam, a kurczę, jeszcze one sporo kosztowały ponad 400 zł, no więc to jest dosyć sporo. I stwierdziłam, nie no, chyba je oddam. Nawet sobie wygenerowałam link do oddania, ale potem założyłam je drugi raz. Potem mój mężczyzna stwierdził, a pokaż mi się w tych butach. I powiedział, że no fajne są, co ty jesteś szulo, fajne są te buty przecież. A prawda była taka, że szkoda mi było trochę kasy na nie i stwierdziłam, że jak je szybko oddam, to nie będę żałowała. Ale jak już on mi tak powiedział, to już po prostu w tym momencie przypadłam, puściły wszystkie tamy i kurczę, no dobra, nie oddam tych butów, nie oddam, zostawię sobie. I rzeczywiście to była świetna decyzja, bo pierwsze wrażenie, tak jak powiedziałam, było dziwne, bo one są troszeczkę takie oryginalne w kształcie, rzeczywiście szpiczaste, dosyć wydłużają stopę, ale okazało się, że są mega fajne i wygodne. Te buty mają tutaj takie ażurowe wycięcia, więc myślałam też, że no nie będą w ogóle praktyczne tak na dobrą sprawę na jesień. No taką mamy jesień w tym roku, jaką mamy. Jest generalnie przez większość czasu zimno, ale w te cieplejsze dni, kiedy temperatury są trochę wyższe, rzeczywiście zakładałam te buty i wiecie co? W tych butach jest ciepło. Chodziłam w nich na przykład też po galerii i było mi w nich gorąco. Nie wiem, jaki to jest rodzaj Melflexu. W każdym razie w tych butach jest zwyczajnie ciepło, mimo tych wycięć. Nie wiem dlaczego. Sama się bardzo temu dziwię. Także to są moje buty numer 2. Powiem tak, niektóre trendy są z nami dłużej, niektóre są przemijające, niektórych nie jesteśmy pewni, jak na przykład pewne, jak się będziemy w tym czuły. I właśnie ja wychodząc z takiego założenia, postanowiłam, że wypróbuję takie trendy, w których ja może nie do końca się czuję, nie jestem pewna. Dzięki René. Zamówiłam sobie dwie pary butów. Pierwsze, które pokazuję, to są takie piękne obcasy, na które ja już jakiś czas spoglądałam tak z pożądaniem. Takie botki na cienkim obcasie. Jak je wyciągnęłam z pudełka, to troszeczkę tak sobie pomyślałam, kurczę, dawno nie chodziłam w takich cienkich szpilach i jak ja się będę na tym czuła i czy w ogóle rozmiar jest dobry i tak dalej, bo zamówiłam obie pary w rozmiarze 37, idąc moją logiką, zazwyczaj noszę 38 w płaskich butach, 37 w obcasach. To niestety nie zawsze się też u mnie sprawdza, ale zazwyczaj więc okej, zrobię tak jak zawsze. I rzeczywiście trafiłam, bo buty sobie dopasowałam idealnie. To są buciki ze sztucznego zamszu z takim tutaj pięknym wcięciem. Z przodu już je widziałam jakiś czas temu właśnie, one bardzo ładnie wydłużają nogę. To jest ten jeden z tych modeli, które polecam właśnie jak chcecie wydłużyć swoje nóżki na takim niezbyt wysokim, powiedziałabym, obcasie. I pierwsze moje założenie tych butów było takie, że rzeczywiście założyłam i tak jakby wszystkie moje wątpliwości się rozwiały, bo buty są bardzo wygodne, ta wysokość obcasa jest bardzo fajna. Co jest dla mnie plusem, na co ja zawsze zwracam uwagę przy zamawianiu butów i na co Was też uczulam, jeżeli chodzi o obcasy. Pamiętajcie, że im obcas bardziej podsunięty, podpięte,
tym buty będą wygodniejsze do chodzenia. Jeżeli będzie prosty w tą stronę, jak najbardziej wygięty, wtedy będzie tak jakby popychał nogę i takie buty nie będą do końca wygodne. No chyba, że ktoś, nie wiem, nie ma czucia w nogach albo coś takiego. W każdym razie właśnie tutaj jest bardzo fajna ta rzecz, że ten obcas jest dobrze podsunięty, podpięte, więc są stabilne i wygodne. Prześliczne są. Numer dwa to jest coś, co jeszcze Wam pokażę drugi raz, bo będę te buty stylizować. Parę osób mnie pytało, jak właśnie nosić takie, tak pokazuję, przejeżdżam, takie długie kozaki, bo to są długie kozaki za kolano. Także to też Wam pokażę, nie dzisiaj, ale w którymś z następnych razów. I to są właśnie też kozaki ze sztucznego zamszu na słupku, dosyć wysokim, to jest około 8 cm. I też w rozmiarze 37 wybrałam te buty, też pasują super i tak jak przy tamtych pokazuję, że ten obcas jest rzeczywiście fajnie podsunięty, podpięty też, więc są też wygodne, a tym bardziej wygodne, że ten obcas jest szeroki. Jeżeli chodzi o tą górną część, to tak, zastanawiam się, co Wam powiedzieć, tak żeby jak najbardziej Wam pomóc, jeżeli chciałybyście takie buty sobie zamówić. Przede wszystkim tak, ta część tutaj jest, jak widzicie, regulowana, także można sobie wyregulować. One są tutaj troszeczkę szersze, natomiast jak się to ściągnie, ja musiałam dosyć sporo ściągnąć, to wyglądają fajnie, nie zwijają się jakoś tak strasznie. W łydce też na przykład na mnie dobrze leżą, bo ja mam dosyć, może nie masywne, a może masywne, nie wiem, zdecydujcie sami. Nie mam takich cieniutkich łydek, o. Natomiast w tej części na mnie były troszeczkę, są może za luźne. One też wiadomo, nie mogą być tak idealnie może dopasowane, jeżeli chodzi o wygodę, bo mogłyby nas gdzieś cisnąć czy coś takiego. A poza tym do takich butów w zimie na przykład fajnie jest założyć, można sobie na to pozwolić, bo tego nie widać, jakąś troszeczkę grubszą skarpetę, także wtedy myślę, że perfekto. I to są właśnie moje drugie buciki. Ta długość za kolano, ja miałam swego czasu muszkieterki za kolano, tylko że na płaskim obcasie. Bardzo je lubiłam. Lubiłam je wtedy na przykład zestawiać z jeansami, ale teraz jak sobie pomyślę o tych, Jezus, trzymam, już mnie ręka boli, o tych zestawieniach właśnie tak z samymi jeansami do jakiejś kurtki, parki, to tak nie do końca. Myślę, że te buty zasługują na troszeczkę fajniejsze stylizacje i zasługują na więcej. Także to są moje buciki z René i fajne są. Fajne są. I właśnie są szare przede wszystkim. Ja dostałam jakiegoś szału na temat szarych butów. Szału na szary. I teraz pokażę Wam ostatnie buty, które zamówiłam jakiś czas temu na Asosie i szczerze mówiąc założyłam je dwa razy, ponieważ mamy jesień, jaką mamy, ale są fajne, piękne i strasznie mi się spodobały. Już pokazuję. No i nie są na obcasie też, tylko są płaskie i powiedzmy sportowe. Jak Wam się podobają? To są platformy, tenisówki na rzepy z brokatowym z tyłu, takim czymś, na grubej białej platformie, tak jak powiedziałam, zapinane na rzepy. I tutaj zastanawiałam się, jaki zamówić rozmiar i pomyślałam, że one wyglądają na dosyć duże, więc fajnie, że mieli połówki rozmiarów. Wezmę sobie 37,5. Mogłam wziąć 37, tak coś mi się wydaje, bo te są minimalnie luźne, także muszę mocniej ścisnąć te rzepy. One są zresztą też dosyć szerokie w tej części, także fajne będą na przykład na szerszą stopę. No i fajnie jest to, że mają połówki. Jeżeli chodzi o chodzenie, to są takie bardzo wygodne sprężynki, ale nie do końca, bo na przykład zauważyłam, że jak się gdzieś w nich śpieszyłam, musiałam iść szybko, to jakby to wyprofilowanie w środku buta nie do końca jest może idealne, może dlatego, że ja jestem przyzwyczajona po prostu do jakichś profilowanych butów i tak dalej, ale tutaj tak jakby trochę obciążało mi to łydki, miałam wrażenie, a może po prostu jakoś krzywo chodzę, nie wiem. W każdym razie te buty kosztowały 30 około funtów. Wszystko będziecie mieć podlinkowane oczywiście na dole, o ile one jeszcze są na Asosie, bo nie patrzyłam ostatnio, ale z Asosem też jest tak, że jak coś znika, to często się pojawia właśnie w ten sposób. Dużo rzeczy na przykład można dostać, jeżeli sobie zaznaczycie tam w ulubionych, ja mam na przykład w aplikacji, to mimo, że ta rzecz znika, to często są zwroty albo dodają towar i nagle pojawia się pełna rozmiarówka. Także wszystko będziecie mieć podlinkowane, co mi się uda. Aha, no i to są buty aksamitne, granatowe, także top trend na ten sezon. Szkoda tylko, że jest tak zimno. Przejdę do kolejnych dodatków, torebek.
Wezmę je sobie na kolankę. Od ostatniego holu, w którym Wam pokazywałam torebki, kupiłam sobie dwie torebki nowe. Moja butomania jakby zaczyna być też torebkomanią, także ja niedługo chyba będę butotorebkomaniaczką, w ogóle zakupoholiczką i tak dalej. To jest kolejna rzecz właśnie z Asosa Skinny Deep London. Taka marka. Już kiedyś Wam pokazywałam torebkę taką troszeczkę, powiedzmy, kowbojską, z holograficznymi i takimi lawendowymi elementami w poprzednim którymś holu. I to jest bardzo malutka torebka. Tak, pamiętacie mojego korsa, którego sobie zamówiłam i oddałam, bo był bardzo malutki i niepraktyczny. Ale tym razem stwierdziłam, że mimo, że jest malutka, to jest bardzo pojemna, o dziwo. Także bardzo fajna, właśnie z takiej sztucznej skóry, sztucznej, z elementami w takim petrol. To się nazywa petrol, czyli to jest coś takiego, jakby się rozlało paliwo, benzyna, takie wrażenie, nie jest to holograficzne, tylko właśnie taki, to się nazywa petrol po prostu, o. I torebka ma regulowany pasek, więc jest wygodna, bo jest i dla osób niższych, i dla wyższych. I bardzo fajne zapięcie, bo to się odpina w ten sposób i podciąga się do góry. Nie rozpina się, to jest dla mnie plus, bo ja ostatnio mam pecha do torebek, które się rozpinają. Bardzo fajna, praktyczna, polecam. To jest kolejna rzecz, którą ja polecam i to jest z Asosa marka Skinny Deep. I druga torebka, którą Wam pokażę, to jest torebka, o której ja marzyłam w tamtym roku i weszłam swego czasu na właśnie Sarenze i tą torebkę miałam zaznaczoną w ulubionych tak długo i oczywiście było, że wyprzedana i nagle wchodzę na Sarenze, a tam jest ta torebka, jedna, jedyna, dokładnie ta. I oszalałam w tym momencie, stwierdziłam, że no kurczę, to jest po prostu znak dla zakupoholiczki Agnieszki, że musi tą torebkę mieć. To jest torebka Love Moschino z sercem. Bardzo podobne teraz są w kolekcji obecnej, natomiast no, ta ze starszej kolekcji czerwona z beżowym sercem strasznie mi się wtedy podobała. Teraz, co jest najpiękniejsze, kolejny znak dostałam. Nagle jakąś zniżkę minus 20%, więc co zrobiłam pierwsze? Oczywiście od razu ją kupiłam. I ze zniżką, uwaga, bo to jest cena trochę taka zaporowa, ze zniżką zapłaciłam za nią 600 zł. Ale to jest taka moja zakupowa perełka z ekoskóry, tak, ekoskóra. Więc ta cena tutaj bardziej chyba jednak jest za markę. Tak, mówiłam Wam, że mam pecha, to torebka jest piękna, jestem w niej zakochana, tylko że mówiłam Wam, że mam pecha do torebek, które się rozpinają i to właśnie do nich należy troszeczkę, bo jeżeli nie dociśniemy mocno tego serca, to ona po prostu się otwiera, mimo że ta część tutaj i tutaj są łączone na magnes. To jakoś tak, nie wiem, może ja nie umiem nosić po prostu. Dobrze, torebek gdzieś zaczepiam ręką, w każdym razie mi się otwiera. No i to jest malutka torebka, jest w miarę pojemna, nie jest tak pojemna jak ta ze Skinny Deep, którą Wam pokazywałam. Ma dwie kieszenie i nieregulowany pasek, taki z zakończeniem właśnie, zakończeniem. Tutaj na ramię można sobie założyć, także nic nie gniecie. Jest śliczna, jest po prostu śliczna, ale szczerze to będę w niej chodzić pewnie częściej na wiosnę, bo tak właśnie mi się wiosennie kojarzy. Okej, to teraz zakończyłam dodatki, bardzo długie dodatki i przejdę do ubrań. Po pierwsze, co mam na sobie? To jest historia. Historia z Vinted związana, więc jeżeli jesteście na Vinted, to wiecie, o co chodzi. Zamówiłam tą bluzeczkę, kupiłam od dziewczyny na Vinted z takim fajnym napisem. To jest zwykła szara koszulka, ale bardzo spodobał mi się napis na niej, taki dosyć przewrotny. I'm a lot cooler on the internet. Dziewczyna zbierała na operację kota. Oka kota swojego, więc stwierdziłam, że kurczę, ja jestem taka, że tak jakby moje serduszko jest bardzo miękkie, więc stwierdziłam, że wezmę coś od niej, popatrzę, może coś ma i akurat jakoś tam się dołożę. No i rzeczywiście znalazłam tą właśnie bluzeczkę, także ta bluzeczka to nie jest zwykła bluzeczka, tylko to jest taka emocjonalna trochę koszulka. Druga rzecz to są rurki. Potrzebowałam takich zwykłych czarnych rurek. Miałam takie, które Wam też kiedyś pokazywałam, ale z dziurami na kolanach. Nie będę chodzić z dziurami na kolanach, jak jest 5 stopni. To są rurki z Zary. Nie zapięłam ich. Tak sobie rozpięte. Rozpięty rozporek, a dzisiaj nie wtorek. To są zwykłe rurki z Zary, ale takie nie do końca zwykłe, ponieważ jak zakładam teraz inne dżinsy, to wydają mi się twarde i sztywne. To jest wersja super soft. Takie troszeczkę
nie do końca chciałam całkiem czarne, tylko o takiej fakturze, jakby fakturze, o takim wyglądzie trochę spranych rurek i te są właśnie idealne i bardzo, bardzo wygodne i bardzo fajnie leżą. Ja sobie zamówiłam rozmiar 36, bo zazwyczaj 36 są trochę za ciasne, ale po jakimś czasie są już na mnie dobre, a 38 luźne z każdej firmy, więc stawiam na te troszeczkę może za ciasne, które się mają szansę rozciągnąć. No i tak też już zauważyłam, że się dzieje, trochę się rozluźniły. Także to jest kolejna rzecz, którą mogę bardzo, bardzo polecić. Bardzo fajne spodnie z Zary. I te spodnie kosztowały, z tego co pamiętam, coś ponad 100 zł, 120, 130, 115, coś takiego. W tamtym roku kupiłam sobie w Medicine taki sam szal, tylko że granatowy. Też pewnie był w holu którymś. A w tym roku dokupiłam sobie jeszcze właśnie szary. To jest co prawda 100% bodajże akryl. Też zerwałam metkę, ale tak obstawiam po dotyku. Więc nie jest to materiał może zbyt praktyczny, bo jak wiecie, akryl nie grzeje niby, ale powiem Wam, że mimo wszystko grzeje. Ja lubię te szale. To jest już właśnie mój drugi, tak jak mówię. I są bardzo długie, bardzo ciepłe dla mnie. I jak najbardziej. I teraz rzecz następna, bardzo fajna, ciepła i praktyczna, którą też kupiłam w Zarze. Wiecie, opowiadałam Wam, że ja z Zarą miałam takie różne moje zahamowania, a teraz bardzo, bardzo ją lubię i znajduję coraz więcej fajnych rzeczy. I od razu wyciągam metkę, bo tu jej nie odcięłam i powiem Wam, jaki skład ma ten bluzo-sweter, bo to jest właściwie takie jakby polarkowe. 57% wiskozy, 39% poliester i 4% elastan. Właśnie ze względu na ten skład, na tą dużą zawartość wiskozy, to kupiłam. To jest mega ciepłe, mięciutkie i przyjemne. I te bluzki, bluzy, swetry są w dwóch czy trzech wersjach kolorystycznych i są też różne fasony. Są na przykład takie z krótszym rękawem i kieszonkami i jeszcze jakieś inne, z tego co pamiętam. Natomiast ja właśnie wybrałam ten z takimi fajnymi, szerokimi rękawami. Plusem jest to, że ten rękaw jest tak szeroki, że ja na przykład mogę go sobie trochę zawinąć pod kurtkę i włożyć. Jakby nie przeszkadza zupełnie ta szerokość rękawa. Jest jeszcze cieplej, bo jest tak jakby więcej warstw zawinięte. Bardzo fajna rzecz. Warta, myślę, swojej ceny w miarę, bo to kosztowało 80 zł. I kolejna rzecz z Zary. Szaleństwo zarowe, uszulow na kanale. To jest rzecz, którą same mi poleciłyście. Jedna z Was właśnie napisała mi, jak w poprzednim holu zakupowym mówiłam, że szukam różowej ramoneski, żebym zobaczyła w Zarze, bo są bardzo fajne. I rzeczywiście znalazłam bardzo fajną ramoneskę, dokładnie taką, jakiej szukałam. Niestety miałam ją na sobie aż raz, ponieważ jak ją kupiłam, to przyszła nasza piękna, zimna, polska jesień i nawet jak ją raz miałam, to w niej zmarzłam. Także będzie czekała na wiosnę. Kolor akurat jest bardzo wiosenny i kolor będzie się wpisywał, to jest moja taki tip dla Was, będzie się wpisywał w kolorystyczne trendy właśnie wiosenne, także, bo już te trendy, że tak powiem, coś tam informacji do mnie dociera, także będę ją po prostu nosić wiosną. Szkoda, bo mi się strasznie podoba. Te kurtki też są w kilku kolorach. Widziałam jeszcze bordo, widziałam bardzo fajny niebieski, taki baby blue, ale ja wybrałam właśnie różową, bo chciałam różową, uparłam się na różową i koniec. No, 199 zł, to jest ekoskóra, więc to nie jest tak na dobrą sprawę jakoś strasznie dużo. Kolejna rzecz, którą Wam pokażę, to miał być mój hit, a niestety jest fail i jestem bardzo, bardzo zawiedziona. Znaczy nie jest to fail, jeżeli chodzi o samą rzecz, tylko o rozmiar. To jest płaszcz z New Looka. Widzicie, jeszcze jest z metką, bo będzie szedł do zwrotu, ale chciałam go Wam pokazać, bo jest po prostu bardzo fajny. To jest płaszcz pół na pół praktycznie poliester i wełna, więc dosyć ciepły by był na mnie. Ale niestety, tylko wersja petit na Zalando była dostępna, czyli dla osób niższych. Nie było wersji tall, czyli dla tych wysokich, nie było wersji normalnej, więc stwierdziłam, że dobra, no kupię ten petit. Po czym jak zamówiłam, to sobie pomyślałam, ale tak, petit to jest na mniejsze osoby, a mniejsze osoby niż 1,70 m, bo ja tyle mam, mają pewnie też krótsze rączki. I ten płaszcz po prostu sięga mi
dotąd. Jest, ma za krótkie rękawy, cała reszta leży świetnie, strasznie mi się podoba, ale rękawy są za krótkie. Wyruszyłam na polowanie na stronę New Looka i były wersje tall. Dobra, to oddam ten, wrócą mi pieniążki, to sobie kupię tam i już nie ma. Jej! I teraz moja prośba do Was. Dziewczyny, jeżeli byście znalazły ten płaszcz gdzieś właśnie u siebie w New Looku, bo w Krakowie niestety stacjonarnego New Looka nie ma. Wiem, że jest w Łodzi, w Poznaniu, w Warszawie i w innych większych miastach, ale nie w Krakowie, to dajcie mi koniecznie znać. Ja sobie spróbuję jakoś, nie wiem, może od kogoś znajomego załatwić, żeby mi właśnie kupił ten normalny. Także to jest płaszczyk i ten płaszcz kosztuje 299 zł, też Wam go podlinkuję. Na pewno za niedługo właśnie 38 osób niższych pojawi się z powrotem na stronie Zalando, bo będzie to mój płaszcz. Zielone futro, ale nie miętowe. Futro z Asosa. Na to futro patrzyłam tęsknie jakieś 2 czy 3 miesiące. Ono kosztowało 75 funtów. No to jest dosyć sporo, no ale kurczę. I tak czekałam, czekałam, czekałam. I nagle kiedyś budzę się rano, sprawdzam sobie Asosa, tak przy porannej kawie, a tam obniżka 56 funtów, więc co zrobiła Agnieszka? Oczywiście kupiła od razu. Rozmiar 38, Asos, piękne, zielone futro, odjechane, bardzo odjechane. To jest sztuczne futro, ale ono grzeje, ono niesamowicie po prostu grzeje. To nie jest w ogóle kolor miętowy, tylko to jest coś takiego bardziej pistacjowego i to mi się w nim bardzo spodobało. W ogóle jak do mnie przyszło, to mnie nie było i tak sobie myślałam, kurczę, potrzebuję tak naprawdę tego futra, czy ono mi jest tak naprawdę potrzebne? Przydałaby mi się bardziej jakaś, nie wiem, parka albo coś takiego na zimę. No ale dobra, wyciągnę z worka, otworzę, wyciągnęłam, patrzę na kolor, yeah! To futro jest zapinane na kilka haftek tutaj, ale to jest tak fajnie zrobione, bo czasem jest tak, że futra na przykład nie są zapinane albo są zapinane na krawędziach tutaj, że są dziurki, przez które może Wam wiać. A to futro jest zapinane na zakładkę, więc ono tak jakby tutaj nie przepuszcza też żadnego powietrza, no i jest super ciepło. Okej, kochani, kończę w takim razie i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia, pa!